Cześć, z tej strony Mike, witam Was w kolejnym odcinku z serii Newsflash, zapraszam na porcję wiadomości ze świata kryptowalut i technologii blockchain, a szczególnie chcę pozdrowić osobę, który, osoby, które oglądają ten film na platformie VibraVid, ale oczywiście o tym już w podsumowaniu, także zaczynamy wiadomości. Na początku, jak zwykle, oczywiście ze strony bitcoin.pl.org, górnicy Ethereum wykopali 936 milionów dolarów w 2019 roku, to o 75% mniej niż w 2018. No, wcale mnie jakoś to specjalnie nie dziwi. W ubiegłym roku górnicy wydobyli kryptowalutę o wartości 936 milionów dolarów, co oznacza spadek o 75%. No, oczywiście, wiadomo, w 2018 roku rozpękła bańka. I później już żeśmy spadali, 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 spadali. Opłacalność wydobywania Ethereum spadała, także tutaj chyba specjalnie tego nie trzeba w jakiś sposób komentować. Przechodzimy do drugi drugiego niosa i zobaczcie, że aktualizacja. Yy, Genesis Bitcoina SV spowodowała podział łańcucha, to jest ciekawa informacja. Przeprowadzono oczywiście, yy, przeprowadzono ten upgrade tutaj trzeciego, chociaż podawano jest czwartego, to chyba już było czwartego polskiego czasu. To było w bloku numer 620538 i okazało się, że oczywiście kolejny blok był, był już oczywiście niewłaściwy i to zasygnalizowało hardfork. No ale doszło, można powiedzieć, stary, stary węzeł został <gryzny> rozszerzony o jeden blok, także niektórzy górnicy, niektórzy górnicy tutaj nie zdołali zrobić upgrade'u no, i to nie jest jakiś oczywiście większy wpływ. No i zobaczymy teraz, jak będzie działał, jak będzie działał, można powiedzieć, nowy, nowy blockchain, nowy Bitcoin SV, tak to trzeba nazwać. Oczywiście przywrócono, oczywiście terny, i można przechowywać różne dane na blockchainie. Także to, to oczywiście zawsze tutaj można sobie o Bitcoin SV poczytać. Zachęcam, jeżeli ktoś się interesuje tym projektem. Przechodzimy dalej i zobaczcie, że Gemini, czyli bra giełda, braci, giełda braci Winklevoss podpisała partnerstwo z TradingView. TradingView to oczywiście, wiadomo, jest cała platforma do wykresów, analiz i tego typu rzeczy. I oczywiście zostanie usługa TradingView zostanie zintegrowana zintegrowana w, właśnie w giełdzie Gemini. I zobaczcie, jako część integracji Gemini jest teraz listowana na TradingView. I tra tra TradingView panel jest dobrze dostępny w sekcji, także, w sekcji także brokerskiej. Tutaj także powiem szczerze, chyba więcej nic nie trzeba dodawać. Giełda się dosyć mocno rozwija. Jest jedną z czołowych giełd w Stanach Zjednoczonych. Przechodzimy do kolejnego news'a i zobaczcie. Wiza zmieni, zmieni POS, ale to nie jest Proof of Stake, tylko to, to są terminale POS. Zmieni opłaczy oczywiście prowizje dla, dla handlowców, aby dostosować się do nowych kategorii biznesowych. Chodzi tutaj oczywiście o terminale płatnicze. Terminale POS w świecie krypto POST to wiadomo, że to jest Proof of Stake. No i oczywiście o co tutaj chodzi? No, czego możemy oczekiwać? Zobaczcie, że hodlerów, ilość hodlerów kart premium spadła o 33%. Chodzi tutaj o to, że po prostu te ceny są zbyt, zbyt drogie, a jeżeli Wiza interesuje się sektorem fintechowym, to wiadomo, że tam też kryptowaluty trzeba się dostosować do reali rynkowych. Jak to się mówi, to nie socjalizm obniża ceny, tylko konkurencja, panie. Także, także przechodzimy sobie dalej i zobaczcie, że BitPay przewraca usługi dla wszystkich, dla wszystkich, bitcoinowych walletów, aby przyspieszyć adopcję, adopcję mainstreamową. To jest ciekawa informacja. Zobaczcie, główny provider Bitcoin i usług kryptowalutowych BitPay ogłosił czwartego, że firma wkrótce pozwoli na, na faktury płacone w formie Bitcoina z, do, z dowolnego portfela czy giełdy. To jest fajne. Powiedział oczywiście o tym dla Cointelegraphu. Powiedział CEO BitPaya Steven Per. No i co specjalnie? Tutaj jest oczywiście informacja o tym, że BIP, BIP 70 to jest oczywiście protokół płatniczy BitPaya. Chyba specjalnie więcej o tym nic nie trzeba mówić. Wszystko mam wrażenie, że jest tutaj chyba wiadome. Nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Przechodzimy sobie oczywiście do kolejnego newsa i zobaczcie, tak mówimy o głosowaniu na blockchainie, oczywiście to się dzieje w stanie IOA, eee, rezultaty nie są jeszcze potwierdzone, tak, <ścoughs> czy blockchain by pomógł, bo tam jest jakiś problem z tymi głosowaniami i chodzi tutaj o to, możecie sobie to, to wysłuchać tego, tego My, Market's Daily, Chodzi o to, żeby wprowadzić głosowania na blockchainie, które będą dostępne natychmiast i będzie wszystko na bieżąco podglądane. Pomysł świetny, tylko wiadomo, jak to mawiał Józef Stalin nieważne, kto, e, nieważne kto głosuje, ważne kto liczy głosy, więc w niektórych krajach może to być bardzo nie, nieprzychylne władzom. Dobra, przechodzimy dalej i zobaczcie, o, okazuje się, że giełda Binance będzie nagradzała market makerów, którzy zapewniają płynność dla futuresów dostosowuje swoją strukturę FI, aby pozyskać nowych market makerów i dodać płynność do swojej platformy na Futuresach. Oczywiście konkurencje mają ogromną, bo wiadomo Futuresy główną platformą jest oczywiście CME, mamy też BACT, no nawet zanim przeczytałem to widziałem, mamy także CBOI, chociaż CBOE chyba nie ma w tej chwili i chodzi tutaj o to, żeby gdzieś tam Tradowali sobie jakieś pozytywne zmiany, były. No cóż, fajny ruch w dobrą stronę, tylko ja to specjalnie kocham te kontrakty. Przechodzimy dalej i zobaczcie informacja z Indii, zaskakująca. Giełda Zeppej będzie się otwierać ponownie w Indiach. Giełda z Singapuru ogłosiła uruchomienie swoich usług dla klientów z Indii po tym, jak zamknięte one zostały w 2018 roku z powodu regulacji. I co ciekawe, że to się stało po tym, jak RBI czyli ten Reserve Bank of India ogłosił, iż ogłosił, iż nie można świadczyć, usługi kryptowaluty w ogóle są B i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I zobaczcie, Zeppej wchodzi do na indy, rynek indyjski z nowym zespołem, z nowymi liderami. To jest bardzo ciekawa sprawa. E, zobaczcie, że planują uruchomić krypto trading BTC, ETH, stablecoiny, a także będą oferować e, trading bez, e, bez żadnych, można powiedzieć, opłat transakcyjnych, przepraszam, nie transakcyjnych, tylko prowizji e, na wybranych parach. To jest ciekawa. Sąd najwyższy ma podjąć decyzję, ma podjąć decyzję w najbliższym czasie i może się okazać, że oni już może mają jakieś przecieki i wiedzą, że sąd najwyższy pozwoli, dało po łapach temu RBI. I stwierdzą może, że jednak wraca do Indii, a Indie to jest, pamiętajcie, ponad miliard ludzi. To jest druga najbardziej liczna nacja po Chińczykach na świecie, więc no, to może nieźle ruszyć rynek krypto. Przechodzimy sobie do kolejnego newsa. I tutaj artykuł, którego nie będę Wam specjalnie tłumaczył, dlaczego Justin Sun kłamie dla hodlerów trona. Ja powiem szczerze, trochę tych tronów posiadam, ale nigdy specjalnie nie jestem jakiś taki strasznie hype'owy, bardziej tu spekuluję na tych tronach. I oczywiście artykuł artykuł chodzi o tutaj o usuwanie tego hardcapa, bo to jest pełno tych tronów, były apelacje, że spalić tego trona i tak dalej, i tak dalej no cóż, powiem szczerze, zobaczcie, że Binance, który kontroluje w tej chwili 55% stakingowej sieci trona Zobaczcie, że Justin Sun kłamie na temat prze, prze jakiejś tam przebudowy zmiany e, nagrody za blok w tronie. No, artykuł godny przeczytanie, jeżeli ktoś się interesuje tronem, polecam. I ostatni news na dzisiaj. E, Elon Musk mówi, że tragiczne, straszne, okrutne skamy bit, e, bitcoinowe i kryptowalutowe osiągają nowe poziomy na Twitterze. No, to jest akurat prawda. I zobaczcie, że Elon Musk nie może dalej tolerować kryptoskamów. On stwierdził, że oczywiście, zobaczcie, Crypto Twitter is reaching the new level. This is not cool. Zgadzam się całkowicie ze skamami, trzeba walczyć, ale tutaj to władze muszą walczyć, a nie jakieś tego typu, tego typu rzeczy. Zobaczcie, kryptoskamer mają historię przejmowania oficjalnych, zweryfikowanych kont Twitterowych. No Tutaj padło, wiadomo, Musk padł ofiarą, Vitalik Puterni. ja nie do końca rozumiem, na jakiej zasadzie się to odbywa, Twittera też można zabezpieczyć algorytmem 2FA, maila swojego zabezpieczyć, no ale jak widać, można budować super samochody, a jednak Zabezpieczenie jest poziom bardzo młody. No cóż, przejdźmy sobie może do podsumowania. Parę słów mam tutaj Wam do powiedzenia. Na początku oczywiście, tak jak mówiłem, pozdrawiam wszystkie osoby, które oglądają ten film na platformie VibraVid. YouTube znowu bawi się algorytmami. Zablokowano mi trzy filmy, z czego jeden został przywrócony, ale niestety, ponieważ są jeszcze dwa, to ja nie mogę publikować. Mam nadzieję, że uda się zrobić live ze Sławomirem Mencenem. Taką mam nadzieję. Do, postanowiłem w tej chwili już się zająć na no dobre. Wszystkie filmy będą już publikowane na VibraVidzie. Być może na jakichś jeszcze innych platformach, na YouTube oczywiście wrócę. Ostatnio zajęło im przywrócenie filmu, Po pierwsze, można powiedzieć, ostrzeżenie było, co ciekawe, film dotyczył grubasów. Drugi film, który zablokowali, to są to 104, właśnie trzeci, to są 104 kryptoniusy. A jeszcze jeden film, który jest zablokowany, to jest o Oyster perlu. To jest ciekawe, w opisie tam nic nie ma, więc bawią się algorytmami. Po czterech dniach, czterech dniach przywrócili ten film pierwszy, czyli tam, w co grają grubasy i tak dalej teraz zobaczymy, kiedy przywrócą, mam nadzieję, że uda się zrobić w czasie, ze swojej strony, poprzez różne źródła staram się już tam zadziałać, żeby oczywiście szybciej to zostało przywrócone co Wy możecie zrobić, ja dałem post na Twitterze jeżeli chcecie mi dopomóc, możecie na Twitterze możecie na Twitterze retweetować, polajkować ten post może team YouTube się obudzi i coś tam zadziała, no cóż, zobaczymy z drugiej strony, dzisiaj wystąpiłem na live'ie u Piotra Misiurka był też Patryk Kępiński, po, pogadaliśmy sobie na spokojnie o tym live'ie. Link dodam. Jeżeli to na YouTube powróci, to tutaj dodam link na ten ja oczywiście w opisie pod filmem jak najbardziej. No i właściwie co, no, tak jak mówiłem, 9 lutego ma być Sławom Rencen. Mam nadzieję, że uda się wyjaśnić sprawy z YouTube'a. Słuchajcie, jeśli chodzi o Twittera, jeżeli ktoś używa Twittera, to pamiętajcie, że dobrze jest dzwoneczek sobie na Twitterze, zaznaczyć, wtedy dostajecie wszystkie pomiadomienia tego, co ja publikuję. Najczęściej publikuję o filmach, czasami jakieś tam różne głupoty itd. No i tyle. Pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się do następnego razu.